Witam wszystkich zebranych na szkolnej uroczystości z okazji kolejnej 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podobnie jak w ubiegłym roku, włączymy się do ogólnopolskiej akcji uczczenia tego święta. Gromadzimy się na dziedzińcu szkolnym, by wspólnie o godzinie 11.11 odśpiewać hymn narodowy oraz zapalić znicz pamięci pod drzewkiem posadzonym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Baczność! Poczet sztandarowy, sztandar szkoły, wprowadzić. Do hymnu. Po hymnie. Poczet sztandarowy, sztandar szkoły, wyprowadzić. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego zapalą w imieniu całej społeczności 10. Liceum Ogólnokształcącego znicz pod drzewem pamięci z Katynia, które posadziliśmy w ubiegłym roku z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wokół drzewa umieściliśmy ziemię z pól bitewnych spod Monte Cassino. Na stos, my pierwsza brygada.
Proszę o zabranie głosu panią dyrektor 10 Liceum Ogólnokształcącego. Kochani, chciałam przede wszystkim wam podziękować za to, że tak pięknie uczciliście to święto, które przypada w poniedziałek, za to, że tak pięknie ubraliście się dzisiaj. To jest wasz gest, wasz znak, że dla waszego pokolenia, dla młodych ludzi ta rocznica jest bardzo ważna. Dziękuję również państwu nauczycielom za to, że towarzyszymy młodzieży, towarzyszycie młodzieży w tych ważnych wydarzeniach. Proszę państwa, życzę wam, waszym rodzinom fantastycznego świętowania, bardzo dobrego świętowania niepodległości. Życzę państwu, abyśmy takich dni wspólnych mieli przed sobą jeszcze bardzo, bardzo wiele i abyśmy się cieszyli z tego, że naszym pokoleniom, naszym rocznikom mamy to szczęście, przypadło to szczęście, że możemy takie święto w wolnej Polsce obchodzić. Bardzo państwu za tę uroczystość, za powagę dziękuję.